Proszę Państwa, nikt się nie spodziewa na konferencji humanistycznej profesora fizyki i specjalisty od energii jądrowej. I jest mi bardzo miło przywitać profesora Kazimierza Pierre-Zaleskiego z Paryża, który jest prezesem Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego, mającego w swej pieczy słynną Bibliotekę Paryską w Paryżu. Muzeum Polskie jest muzeum prywatnym nadal i referat pana profesora będzie również dotyczył podobnej instytucji emigracyjnej, jaką jest starsza prawie o lat 50, znaczy starsze Towarzystwo Przyjaźni, Boże, Towarzystwo Historyczno-Literackie, przepraszam bardzo. Nie powinnam też imienia Bożego wzywać, ale w każdym razie Towarzystwo Historyczno-Literackie we Francji. Dlaczego poprosiłam pana profesora nie tylko ze względu na dość długie nasze dobre związki, ale reprezentujemy organizacje emigracyjne. I biografia profesora Zaleskiego, rodzina profesora Zaleskiego przez całe lata, przez dziesiątki lat łożyła finansowo na utrzymanie tej instytucji. Ja sobie pozwolę jeszcze krótki życiorys, więc nie tylko specjalista od energii jądrowej, profesor Uniwersytetu we Francji i w Stanach Zjednoczonych, urodzony w Paryżu, spędzał co roku wakacje w Polsce w posiadłościach rodzinnych. Rodzina Zaleskich należy do arystokratycznych rodzin w Polsce. Wybuch II wojny światowej, ziemiański, arystokratycznych, uniemożliwił mu powrót do Polski, do Francji i profesor Zaleski kontynuował naukę w tajnych kompletach w Warszawie. Po maturze wstępuje do partyzantki, do 30. Dywizji Poleskiej i w 42. do Związku Walki Zbrojnej, późniejszej Armii Krajowej. I do sierpnia 1934 roku brał udział w ciężkich walkach, przechodząc kilkakrotnie przez front niemiecko-rosyjski, by działać za niemiecką linią, frontem wojennym. Po rozbrojeniu dywizji przez wojsko sowieckie w sierpniu 1944 roku uciekł z Majdanka. To rzecz może mało znana, że Rosjanie wykorzystywali tereny byłych niemieckich obozów koncentracyjnych, ale też i na swoje potrzeby. I starał się przedostać do Warszawy, został aresztowany przez Sowietów i przesłuchiwany. Został skazany na 10 lat więzienia i przeniesiony na Majdanku, później przeniesiony do więzienia we Wronkach. Zwolniony warunkowo, zaczyna studia na Wydziale Nauk Ścisłych w Paryżu w Instytucie Radu pod kierownictwem Ireny Joliot-Curie. I później zajmuje się właściwie tylko pracą zawodową, robi karierę jako fizyk, jako członek różnych gremiów profesorskich. Państwo mają to wszystko tutaj wypisane. W każdym razie ja bardzo chętnie poprosiłam i dziękuję za zgodę na referat, jak po mecenacie rodziny Zaleskich wygląda sytuacja instytutów emigracyjnych. To dotyczy również po części Rapperswilu, który też nie bez dotacji się utrzymuje i jak my próbujemy się w tej chwili z władzami Polski aranżować. Proszę bardzo, panie profesorze. Pan profesor jest młodszy o 10 lat, ma 90 lat od niepodległej Polski. Szanowne panie, szanowni panowie,
Bardzo dziękuję pani dyrektor za to wprowadzenie, bardzo piękne. Mam taki problem, bo wiem, że już jest późno, ale z drugiej strony tłumaczę, proszę, żeby nie czytać za szybko. Więc nie wiem, będę starał się jakiś kompromis. Mój referat nazywa się Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu. Towarzystwo Historyczno-Literackie, zawsze się mówi THL w skrócie, zostało powołane w 1854 roku jako kontynuator powstałego w 1832 roku Towarzystwa Literackiego. Te dwa towarzystwa zaistniały dzięki wybitnym Polakom z wielkiej emigracji roku 1831, a także dzięki Francuzom i obywatelom innych krajów, przyjaciół Polski. Ich celem było kontynuowanie walki o Polskę niezależną, suwerenną, demokratyczną w sferze moralnej i kulturalnej. Przypomnienie tutaj kilka nazwisk pomiędzy wieloma zasłużonymi. Wśród Polaków Józef Bem, Adam Jerzy Czartoryski, pierwszy prezes THL-u, Adam Mickiewicz, pierwszy wiceprezes THL-u, Juliusz Słowacki, Fryderyk Chopin. Wśród obywateli innych krajów Józef Marie de Lafayette, Aleksandre Florian Walewski, Lazare Hippolyte Carnot, James Fenimore Cooper, Auguste Frédéric Duc de Sussex, Félix de Mérode. To po apelu do świata cywilizowanego, aby stworzyć Bibliotekę Polską we Francji, którego inicjatorem był Daniel de Saint-Antoine, a redaktorem po francusku Adam Mickiewicz. Towarzystwo Literackie w 1838 roku utworzyło Bibliotekę Polską w Paryżu, BPP, która nie miała i do dziś nie posiada osobowości prawnej ani moralnej. Jest ona własnością, stała się ona własnością Towarzystwa Literackiego, a następnie Towarzystwa Historyczno-Literackiego. Siedzibą główną Towarzystwa Historyczno-Literackiego okazały 17-wieczny gmach w czwartej dzielnicy Paryża przy Sis Quai d'Orléans nad Sekwaną. W gmachu tym towarzystwo umieściło bibliotekę. Zgodnie z wytyczonym zadaniem Towarzystwo Literackie i następnie Towarzystwo Historyczno-Literackie gromadziło i przechowywało cenne książki, różnorodne troki, rękopisy i archiwa oraz dzieła sztuki dotyczące kultury polskiej. Chodziło również o zachowanie historii kraju i duchowej tożsamości narodowej, niezależnej i niepodległej Polski, kiedy Rosja na ziemiach wolnych pustoszyła biblioteki i wywoziła zbiory. Warto tu zacytować zdanie z powyżej wymienionego apelu. Jednakowoż zniszczenie Rzeczypospolitej Polskiej, unicestwienie jej potęgi politycznej nie zdoła zniszczyć potęgi moralnej Polski, dopóki Polacy zachowają swego ducha narodowego, ducha wolności. W 1893 roku aktywność Towarzystwa Historyczno-Literackiego
wyraźnie osłabła. Liczba jego członków zmalała. Towarzystwo postanowiło powierzyć Bibliotekę Polską w Paryżu Akademii Krakowskiej wraz z gmachem przy Sześć Quai d'Orléans, w którym się mieściły zbiory. Akademia była polską instytucją. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości przyjęła nazwę Polskiej Akademii Umiejętności, PAU. Była to trudna, bardzo trudna decyzja, podjęta za inicjatywą prezesa Władysława Czartoryskiego i sekretarza Lubomira Gadonia. Przez 20 członków THL-u i mimo sprzeciwu 3 członków. Umowa przekazania darowizny została zawarta pod kilkoma warunkami, z których najistotniejszy zakładał pozostanie i zachowanie Biblioteki Polskiej i jej zbiorów w Paryżu oraz otwarcie jej dla publiczności i badaczy. PAU wywiązywała się z przyjętych obowiązań wobec biblioteki przez prawie pół wieku. W tym okresie trzeba przypomnieć dwóch wielkich dyrektorów Biblioteki Polskiej. Władysława Mickiewicza, 1898-1926 rok, data jego śmierci, najstarszy syn Adama, i Franciszka Płaskiego, 1926-1956, też data jego śmierci, których zasługi dla Biblioteki Polskiej są ogromne. W 1940 roku Niemcy zajęli gmach biblioteki i dewastując budynek wywieźli pozostałe w nim zbiory. Po II wojnie Polska nie była krajem wolnym ani demokratycznym do 1989 roku, a działalność Polskiej Akademii Umiejętności została zawiesił narzucony przez Związek Radziecki rząd komunistyczny. W 1946 roku Towarzystwo Historyczno-Literackie zostało reaktywowane przez polskich patriotów i ich francuskich przyjaciół. Przypomnijmy tutaj kilka nazwisk osób, którym zawdzięczamy, że Biblioteka Polska pozostała placówką, gdzie biło serce Polski niepodległej, suwerennej i demokratycznej. Polacy: Franciszek Płaski, Zygmunt Lubicz-Zaleski, Kajetan Morawski. Francuzi: Henri de Montfort, Léon i Henri Mazot, Françoise Granier, posłanka na Sejm francuski, Camille Gronkowski, książę André Poniatowski, prezes THL-u przez 28 lat i dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu. Kierowali się oni tymi samymi ideami, co ich poprzednicy, twórcy biblioteki. To znaczy pragnęli zachować historię i bronić wolności polskiej kultury, idei polskiej wolnej i niepodległej. Rząd francuski uznał Towarzystwo Historyczno-Literackie z wieku XX za kontynuatora towarzystwa utworzonego w wieku XIX, któremu dekret Napoleona III z 1866 roku przyznawał przywilej użyteczności publicznej. Ponieważ w roku 1936 nie pozostawał przy życiu żaden członek towarzystwa z XIX wieku, francuski Trybunał Apelacyjny w procesie między Polską Akademią Naukową, PAN, i Towarzystwem Historyczno-Literackim
orzekł, że nie może ustalić właściciela biblioteki, a to, gdyż pan też nie jest sukcesorem Polskiej Akademii Umiejętności. W praktyce administracja francuska powierzyła... Merci, dziękuję bardzo. Powierzyła bibliotekę towarzystwu i zawarła z nim umowę dzierżawną do 2030 roku z nominalnym czynszem. Od 1946 roku do dnia dzisiejszego Towarzystwo Historyczno-Literackie zapewniało istnienie i zarządzało biblioteką, to znaczy przez 72 lata, w tym 58 lat bez udziału Polskiej Akademii Umiejętności i przez ostatnie 14 lat ze znacznym jej udziałem. Towarzystwo zapewniało nie tylko funkcjonowanie Biblioteki Polskiej w Paryżu, zarządzało gmachem i odzyskanymi po II wojnie zbiorami, wzbogaciło je, pozyskując nowe materiały źródłowe i obiekty sztuki. Prowadziło również działalność naukową, kulturalną, polityczną w trudnych warunkach materialnych, bez udziału ani pomocy ówczesnych władz polskich, z którymi nie miało żadnych stosunków do 1990 roku. Pertraktacje pomiędzy Towarzystwem Historyczno-Literackim i Polską Akademią Umiejętności w pierwszej połowie lat 90. nie doszły do skutku. Dopiero znowu rozpoczęte dyskusje w 1999 roku zakończyły się zawarciem umowy w 2002 roku, której podstawą były następujące ustalenia. Po pierwsze, cele obu instytucji są tożsame. Po drugie, zasługi i wysiłki reaktywowanego w 1946 roku towarzystwa włożone w zachowanie biblioteki są co najmniej równie znaczne jak zasługi i wysiłki Akademii. Zdecydowano więc, że obie instytucje mają takie samo prawo do własności biblioteki, gmach i zbiory. Niemniej formuła współwłasności wydawała się niepraktyczna. Zdecydowano się więc na stworzenie nowego, parytetowego stowarzyszenia między PAU i THL, które nazywałoby się Stowarzyszeniem Biblioteki Polskiej w Paryżu, Association de la Bibliothèque Polonaise de Paris, ABPP. Właścicielem zbioru i gmachu przy Szeszgę d'Orléans byłoby ABPP. Stowarzyszenie to powstało i do dziś istnieje. Obecnie jestem prezesem, a co 3 lata się zmieniamy z kim spał. Aby rozstrzygnąć problem własności w stosunku do władz francuskich, THL i PAU postanowiły przedłożyć sprawę do oceny Międzynarodowemu Trybunałowi Rozjemczemu, ale niezależnie od decyzji Trybunału, THL i PAU zobowiązały się w umowie z 2002 roku do przekazania praw własności zbiorów i gmachu na rzecz Stowarzyszenia Biblioteki Polskiej w Paryżu, ABPP. Orzeczeniem z roku 2003 Trybunał podzielił zbiory pomiędzy PAU i THL, przyznając PAU prawo do własności gmachu. Trybunał zaznaczył jednakże, że THL zrzeknie się swych roszczeń wyłącznie wtedy, gdy umowa z roku 2002 zawarta między PAU i THL o przekazaniu zbiorów i gmachu Stowarzyszeniu Biblioteki Polskiej w Paryżu zostanie wprowadzona w życie. Roszczenia THL, o których mówi Trybunał, wynikały z 2 punktów. PAU przez 50 lat nie wypełniała zobowiązań wynikających z umowy w warunkach darowizny z 1893 roku.
wypełniał je THL. Drugie, gmach przy Szeszkę d'Orléans został odnowiony i wyremontowany przez THL na początku XXI wieku. W latach 2000-2004 Towarzystwo Historyczne Literackie odnowiło i przebudowało istniejący budynek biblioteki. Gmach dawny i cenny, XVII-wieczny, położony w sercu Paryża, wymagał niezwłocznego przeprowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych. Większość naszych kolekcji z powodu braku funduszy była nieodpowiednio przechowywana. Wilgoć, wahania temperatury, nadmierne stłoczenie, książki butwiały w piwnicy. Tysiące przeznaczono do destrukcji. Grzyby zagrażały archiwom, między innymi rękopisom Adama Mickiewicza. Prace remontowe miały też na celu uzyskanie dodatkowej powierzchni magazynowej dla bezcennych zbiorów oraz doprowadzenie do budynku do stanu odpowiadającego współczesnym normom bezpieczeństwa w pomieszczeniach użytku publicznego przeznaczonych na działalność kulturalną i naukową towarzystwa. Obecnie PAO nie wyraża zgody na przekazanie gmachu ABPP w obawie przed wycofaniem subwencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Subwencję tę w wysokości 1,5 miliona złotych rocznie przyznaje Ministerstwo Akademii na funkcjonowanie Biblioteki Polskiej. THL kieruje i zarządza Biblioteką Polską oraz opiekuje się cennymi zbiorami, które zostały wpisane w 2013 roku na listę UNESCO Pamięć Świata jako dziedzictwo dokumentacyjne. Z jednej strony, z drugiej strony THL inicjuje i organizuje w na to przeznaczonych pomieszczeniach sympozja, konferencje międzynarodowe, koncerty, odczyty, wystawy, pokazy filmów. Utrzymanie i zarządzanie całością biblioteki, jej trzech działów, działu bibliotecznego, działu rękopisów i archiwów, działu sztuki, trzech muzeów stałych, Mickiewicza, Chopina, Biegasa, dwóch pracowni, działu sztuki, dwóch sal dla naukowców pracujących nad zbiorami, czytelni oraz licznych magazynów, wymaga nakładów finansowych rzędu miliona euro rocznie. PAO dzięki subwencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapewnia obecnie mniej więcej 1/3 budżetu. Do 2016 roku pozostałe 2/3 zapewniał THL dzięki mecenasom. Niestety w chwili obecnej zachodzi nagła potrzeba znalezienia innych źródeł finansowania, gdyż główny mecenas, Fundacja Zygmunt Zaleski, się wycofał. Przewidując tę sytuację już w roku 2013, zwróciłem się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o wsparcie. Sukcesywni ministrowie kultury, a w tym obecny pan premier Piotr Gliński, odnosili się bardzo pozytywnie do naszej prośby. Ale w trakcie rozmów pod koniec 2016 roku okazało się, że jest niezbędna nowelizacja ustawy z 1990 roku o działalności kulturalnej. Na początku maja 2018 roku Sejm i Senat Polski na naszą prośbę uchwalili tę nowelizację, z czego jesteśmy bardzo wdzięczni. Mamy więc nadzieję, że uda się w najbliższym czasie doprowadzić do realizacji wyłonionego w trakcie wielu rozmów i dyskusji projektu powołującego Instytut Biblioteki Polskiej, który miałby zapewnić zarządzanie i kierowanie Biblioteką Polską. Instytut udostępniałby nieodpłatnie
Towarzystwu THL-u pomieszczenia do organizacji i realizacji programu wydarzeń naukowych i kulturalnych. Perspektywy. Załóżmy, że kierowanie i zarządzanie biblioteką przejmie wspomniany wyżej Instytut. Oznaczałoby to, że zapewni on także konserwację, inwentaryzowanie, katalogowanie istniejących zbiorów, zadba o ich uzupełnienie nowymi nabytkami oraz udostępnianie zastosowaniem nowych technologii. W gestii Instytutu leżałyby również zarządzane 3 muzeami dość licznie odwiedzanymi. Ponadto wydaje się nam, że Polska powinna być zainteresowana kontynuacją programu kulturalnego i naukowego proponowanego przez Towarzystwo. W jego powstawaniu dobrowolnie biorą udział nie tylko członkowie THL-u, ale także zaprzyjaźnieni z nami znane i uznane postacie ze świata kultury i nauki. Wydaje się, że jest to wystarczający powód, by THL, liczący kilkuset członków i mający wielu francuskich i międzynarodowych przyjaciół, nadal rozwijał swoją działalność. THL mógłby zapewnić realizowanie programu naukowego i kulturalnego, mając jednakże do dyspozycji pomieszczenia do tego przeznaczone i udostępniane gratisowo. Działalność kulturalna THL zmierzałaby w sposób oczywisty do prezentowania i propagowania unikatowych zbiorów Instytutu Biblioteki Polskiej w Paryżu w ścisłej współpracy z Instytutem, a także do promowania kultury i nauki polskiej na zachodzie Europy i wzmacniania przyjaznych stosunków między Polską i Francją w tych dziedzinach. Ranga THL-u jako czcigodnej instytucji użyteczności publicznej, wspomaganej aktywnością jej członków oraz polskich, francuskich i europejskich przyjaciół, przyczyni się, mam nadzieję, do sukcesu tego przedsięwzięcia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w nawiązaniu do ostatniego wystąpienia pana profesora Zaleskiego, mamy wyjątkowy rok i myślę, to jest i w tym miejscu, to jest wielkie wyzwanie dla państwa polskiego. Zabezpieczenie i opieka nad tym potężnym kulturowym dziedzictwem polskiej emigracji. W sierpniu kolejne spotkanie tej platformy, na którym spotykają się polskie muzea, archiwa i biblioteki na Zachodzie. Wielkie potrzeby, ale również wielkie wyzwanie. Tu jest konieczny wysiłek całego państwa polskiego. Instytut Pamięci Narodowej w swym skromnym, na ile może, w swojej działalności stara się wspierać te inicjatywy. Stąd też ta konferencja tutaj. Stąd też w sposób symboliczny nagradzanie takich instytucji jak Muzeum w Rapperswilu, Nagrodą Kustosza Pamięci Narodowej. Stąd digitalizacja tych zbiorów. Kilka lat temu wspólny album wydaliśmy na podstawie zdjęć dokumentujących internowanych żołnierzy 2. Dywizji Strzelców Pieszych. Natomiast wiele takich inicjatyw podejmujemy i będziemy podejmować. Myślę, że ważne, i tu to można powiedzieć, proszę Państwa, w przyszłym roku ważne wydarzenie. Jubileuszowy zjazd Polskiego Towarzystwa Historycznego. Instytut Pamięci Narodowej zobowiązuje się, aby, już podjęliśmy rozmowy, tutaj myślę, to nie jest tajemnica żadna, żeby zaprosić na ten zjazd, i to Instytut zorganizuje, pokazać intelektualny dorobek wszystkich tych instytucji rozsianych po całym świecie. I proszę Państwa, na koniec, dzisiaj waga tego czasu, waga tego miejsca i waga tych słów, które tu padły i jeszcze padną dzisiaj, jutro, wymaga, aby
to trwało dalej. Dlatego myślę, że Instytut Pamięci Narodowej wspólnie tutaj z Muzeum Polskim w Rapperswilu w sposób jakiś szczególny chce wydać publikację pokonferencyjną. Dlatego Państwa proszę o jak najszybsze nadsyłanie referatów. No, chcielibyśmy, żeby to w tym roku jeszcze się ukazało. No to już od Państwa wszystkich zależy, czy napłyną teksty, proszę Państwa, bo niech czas, myślę, mamy wolną, niepodległą Polskę, mamy wolność, czas na tą naszą współczesną kolumnę wolności. Niech ta publikacja będzie taką naszą współczesną kolumną wolności, idąc tymi śladami przodków z taką inskrypcją, może z napisem: wolny naród dziękuję, jest wdzięczny za wolność. Dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu. Może po 25 latach od odzyskania przez Polskę niepodległości powstanie w Polsce model wspierający finansowo instytucje emigracyjne. Mamy nadzieję, że teraz niedługo to w końcu będzie zrealizowane, gdyż kończy się Fundacja Leleckich, kończą się pieniądze prywatnych mecenatów. Dziękuję bardzo.